Siemano mordy, ja jestem Fenku. W dzisiejszym odcinku opowiemy wam historię mojego niku, tak jakby. W końcu, czy mówić do mnie Fenku czy Fenek, bo z jednej strony na kanale nazywam się Fenek, a w odcinkach zazwyczaj przedstawiam się Fenku. No i chciałbym wam powiedzieć, z czego to wynika. Ogólnie będzie to taka lekko skrócona historia, bo ja nie pamiętam, co ja jadłem na śniadanie, a co dopiero, co działo się przez ostatnie 3 lata. Więc cofnijmy się może do 6 klasy, w momencie, kiedy mały ja siedzę sobie na przyrce i patrzę w książce i widzę jakieś zwierzę, co się nazywa Fenek i myślę, szukam pomysłu na nigi, tak myślę, kurde, niektórzy mają jakieś słowa z angielskiego, niektórzy mają jakieś zwierzęta, to myślę, może też wezmę sobie jakieś zwierzę, jak jest na przykład polski pingwin. To ja wymyślę jakieś tylko takie, wiecie, którego każdy nie zna. Okej, już nam zniszczyli łóżko, naprawdę? Nie zniszczyli nam łóżka, okej. No i sobie myślę, kurde, jakieś takie zwierzę, typu takie mało popularne, patrzę w książce, Fenek. Myślę, wow, super, super nick. Wbijam sobie na YouTube'a, tworzę sobie konto z nickiem Fenek, zaczynam tam wrzucać jakieś pierwsze filmy. Tylko problem jest taki, że o moim kanale mówię ziomeczkowi ze szkoły, on mi mówi też swój kanał. Ja o tym kanale mówię takiej koleżance, takiej dosyć ładnej i ten. I ona wygaduje ten kanał swojemu chłopakowi. I ten chłopak się śmieje z tego mojego kolegi i ten mój kolega tak w złości wygaduje mój kanał. I cała szkoła zna mój kanał i tego ziomka, no to myślę, kurde, przypał trochę, chyba trzeba... Aha, dobra, to jest nasz, ups. No i cała szkoła zna kanał, to myślę, kurde, trzeba usunąć i zmienić i zrobić jakiś nick taki, wiecie, którego... który jest podobny do tego poprzedniego, bo już się trochę przyzwyczaiłem, ale jednak jest trochę inny. No i wiecie, gram sobie na jakimś tam serwerku w bedy. Nie, dobra, to nie był serwer w bedów, tylko jakiś serwer Minecraft Guildie, czemu się tam ganiają. I patrzcie, jakiegoś chłopa, co ma nick z końcówką 3e. Jak myślę, kurde, no to jest idealny sposób, żeby zrobić fajny nick, taki wielki gameplayowy z jakiegoś zwierzęta i macie Fenku. I ogólnie robię kanał, który ma na ten moment chyba 850 subskrypcji. Nie, dobra, to jeszcze nie ten moment karierki. Okej, pomieszałem. No i wiecie, robię kanał Fenku, nagrywam tam, robię sobie taki nick w Minecrafcie na premce. Ogólnie, jeśli chodzi o ten nick Fenek, denerwowało mnie troszeczkę to, że jeżeli wpisywaliście Fenek w wyszukiwarkę, to wyszukiwały się jakieś filmiki o tym zwierzęciu, a nie mój kanał, co było dosyć smutne. No i uznałem, że cóż, trzeba zmienić ten nick i że będzie Fenku, ten nick, który zobaczyłem na jakimś serwerze w Minecrafcie. No i wiecie, nagrywam sobie, nagrywam i znowu sytuacja dosyć podobna. No i wiecie, nagrywam na kanale z nickiem Fenku i nie pamiętam, co się dokładnie wtedy zadziało, w sensie, co skłoniło mnie do tego, żeby zrobić nagle kanał z Fenek, po prostu z taką nazwą, ale najprawdopodobniej było to, że miałem tam dosyć dużo subów, w sensie 150 na tamten moment to dla mnie było mega dużo. I wiecie, jakiś chłop przyszedł do mnie i napisał mi, ho, 150 subów, a praktycznie wyświetleń nie robisz, ale masz pusty kanał. No i wiecie, ja tak pod wpływem hejtu sobie myślę, kurde, no rzeczywiście trochę smutne, no może zrobię nowy kanał, zacznę wszystko nagrywać od nowa. No i zrobiłem nowy kanał, nazywał się Fenek, przez 2e chyba? Nie, on się nazywał Fenek po prostu. Kurde, nie mam pojęcia, jak ten kanał się nazywał, tak szczerze. Wiem, że zmieniłem później tam nick najprawdopodobniej. Teraz nazywa się Fenek, tak jak ten kanał, z tego co pamiętam. Fajnie to wygląda tak designersko ten nick, jeżeli te 2-3 litery są duże, a te 2 małe i są podwójne. Przynajmniej tak mi się na tamten moment wydawało, dalej mi się w sumie tak wydaje. No i wiecie, nagrywam na tamten kanał, nie wiem, czy to już mówiłem, wbijam tam 900 subów, teraz jest trochę mniej. Możecie sobie wbić, obczaić, jakie tam są filmiki na kanale. Mi się wydaje, że dosyć fajne, w sensie, wiecie, no jak na mój poziom, to dosyć nieźle mi tam szło. Okej, czerwoni nie mają łóżka, tu jest jeden czerwony, na dole jest jeden czerwony. Okej, S. A stąd... Żółty tam był. No i wiecie, nagrywam sobie filmik na tamten kanał i później nie mam totalnie czasu na nagrywanie, przez co wydawało mi się, że jeżeli chciałbym wrócić po pół roku przerwy, to nikt by tego nie oglądał, ten kanał znowu byłby pusty, więc stwierdzam, że założę nowy kanał, tym razem to będą 3 kanały. Nagrywam tam przez tydzień, po czym przestaję, wbijam tam chyba 40 subów czy coś takiego. Ej, te hopy tam się skampiły i teraz jakie ramusy z nich są totalne. Poważnie, oni coś takiego odwalili, że się we trójkę skampili tam na dole? Co to ma być? Ale nasz hop już jednego dojechał, więc jest jakaś szansa. No i wiecie, mordeczki, w momencie, kiedy mam 2 kanały, w sensie jeden, który właśnie zakończyłem, który miał nick Fenku, jestem przyzwyczajony do nagrywania, bo nagrałem tam dosyć dużo materiałów i robię drugi kanał, który nazywa się Fenek, to po prostu z przyzwyczajenia mówię Fenku. Wydaje mi się, że jeżeli chciałbym, żeby te dwa niki funkcjonowały w wyszukiwarce, no bo teraz jest lipa, patrzcie, mam w Minecrafcie nick Fenku, a na YouTubie nazywam się Fenek. Jeżeli ktoś chce mnie wyszukać, kogo spotkałem na Minecrafcie, no to praktycznie nie ma takiej możliwości. Ale wydaje mi się, że jeżeli w opisie wrzucę na przykład siumano, ja jestem Fenek, czy też Fenku, to zadziała, w sensie spełni swoją rolę. Okej, okay, tutaj jakieś 2 hopy do nas lecą. Okej, okay, spadłem sobie jak dzwon, najgorzej. I będzie się udało wyszukać kanału po dwóch nikach. W skrócie taka historia jest mojego kanału. Jakoś, wiecie, super nie jest rozbudowana. Okej. Okay.
Więc stąd wzięły się moje dwa niki. Problem jest taki, że próbowałem dla was nagrać już ten odcinek raz i wiecie, starałem się tam wszystko powiedzieć, to co najważniejsze. I teraz jeżeli nagrywam to drugi raz, to nie wiem, czy ja to mówiłem coś przed chwilą, czy w poprzednim odcinku, a poprzedni odcinek się nie nagrał, dlatego że przesunąłem taki przycisk na mikrofonie, który zrobił to, że dźwięk się nie nagrał. A w ogóle tak super mi poszło, jedna ręka na bedach i w miarę ciekawe rzeczy, wydaje mi się, mówiłem. Mam nadzieję, że ten odcinek nie był najgorszy. Ja będę się tak dokształcał w takich odcinkach z mówienia. Póki co, może mi to idzie trochę słabo, ale nie chciałbym zapeszać. Bo wydaje mi się, że takie odcinki, że wiecie, coś opowiadam, będą spoko po pierwsze, żeby mnie poznać, a po drugie, że dosyć spoko mniej więcej content z tego jest. W sensie, no przyjemnie się to ogląda. Przynajmniej ja zawsze lubiałem sobie oglądać, jak wracałem do szkółki, jakieś takie pogadankowe odcinki. Tylko, że to były jakieś pogadankowe odcinki raczej ze zmyślonych historii, a tutaj ja chciałbym gadać jakieś prawdziwe. No bo Hop gadał takie głupoty, że to niemożliwe, że to się stało w prawdziwym życiu. I co? Póki co w tym odcinku to by było na tyle. Przepraszam was, że był taki krótszy i widzimy się w następnych. Siemano.